Czas w klasycznym ujęciu to wielkość fizyczna określająca kolejność zdarzeń oraz wstępy między zdarzeniami zachodzącymi w tym samym miejscu. W ujęciu filozoficznym czas może być rozumiany jako chwila, punkt czasowy, odcinek czasu, trwanie, zbiór wszystkich punktów i okresów czasowych lub czwarta współrzędna czasoprzestrzeni, jak to ma miejsce w teorii względności. Od niepamiętnych czasów mierzono czas. Wykazywano czas w postaci różnych konstrukcji, budowli, zapisów. Mierzono go do celów rolniczych, kulturowych czy też religijnych. W fizyce klasycznej jest on samodzielną wielkością, niezależną od innych wielkości biegnącą w tym samym rytmie w całym wszechświecie. W mechanice relatywistycznej czas stanowi czwartą współrzędną czasoprzestrzeni. Jego upływ zaś zależy od obserwatora i u każdego z obserwatorów jest różny. Jednym z tematów dyskusji filozofów i naukowców jest spór o to, czy czas ma charakter absolutny, czy jesteś względny. Czas. Bardzo ważna rzecz dla naszej cywilizacji. I właściwie liczenie czasu zaczęło być ważne, szczególnie w momencie, kiedy człowiek już w sposób wyprostowany zaczął chodzić na drodze ewolucji. To się stało już 2000 lat temu. Plemiona Indian, Aztecy, Majowie, liczyli czas na swój sposób. Szczególnie interesujące jest to, jak Majowie liczyli czas. Oni mieli aż 3 kalendarze. Mieli 2 kalendarze takie zwykłe do liczenia czasu, tak można powiedzieć, na co dzień, i jeden taki długoterminowy. Te takie używane na co dzień, to jeden to był liturgiczny, a drugi taki, z którym związane były inne prace, na przykład polowe i tak dalej. To było 2000 lat temu. Również mniej więcej 2000 lat temu powstało Stonehenge, czyli kamienne takie budowle, kolumny w Wielkiej Brytanii, gdzie układ tych kolumn dawał nam możliwość zobaczenia obiektów astronomicznych o odpowiednich porach roku, w odpowiednich miejscach. Na przykład, no szczególnie chodzi o Słońce, o wędrówkę Słońca na niebie w ciągu roku. Cienie, które generowane były przez te kolumny wewnątrz kręgów kamiennych, padały na określone elementy i w ten sposób mierzono czas. Taka rachuba czasu za pomocą tego typu budowli była bardzo niedokładna w krótkich skalach czasowych, natomiast sprawdzała się w długich skalach. Oczywiście w naszych czasach liczymy czas bardzo dokładnie i takim najlepszym miernikiem czasu jest zegar atomowy. Ale okazuje się, że możemy zbudować jeszcze lepszy zegar, zegar pulsarowy. I to zrobili Polacy. Obserwując gwiazdy, odległe gwiazdy, tak zwane pulsary, gwiazdy neutronowe, można na podstawie impulsów, które one wysyłają, bardzo dokładnie mierzyć czas. Ale może zacznijmy jeszcze od początku. Cofnijmy się jeszcze troszeczkę do czasów Galileusza. Otóż pan Galileusz odkrył to, że okres wahadła nie zależy od masy, którą podepniemy pod wahadło, pod nitkę. No i dzięki temu można było zbudować wahadła, których wahanie było elementem, było sercem prymitywnych wówczas zegarów wahadłowych. Wśród zegarów takich wahadłowych przełomowym momentem była konstrukcja przez pana Huygensa jego słynnych zegarów wahadłowych, które to okazało się, można było tak skonstruować, aby były w miarę dokładne. I właściwie od momentu, kiedy Huygens zbudował te swoje pierwsze prototypy i kiedy okazało się, że one chodzą w miarę dokładnie, no to w ten sposób można było już korzystać z nich do celów ważnych mierzenia czasu. To był wiek XVII i również wówczas, równolegle do prac Huygensa, słynny polski astronom Jan Heweliusz budował swoje zegary wahadłowe i być może nawet był szybszy niż pan Huygens. Kolejny krok to wiek XVIII, przełom XVIII-XIX, kiedy to powstały zegary produkowane przez pana Harrisona. I to był kolejny kamień milowy, jeżeli chodzi o mierzenie czasu, dlatego że Harrison zminiaturyzował zegary do tego stopnia, że taki zegar H5, jego końcowy model, oczywiście wcześniej było kilka modeli wcześniejszych, H1 aż do 4, końcowy model był już, można powiedzieć, kieszonkowym zegarkiem, ważącym około kilograma, o średnicy
tarczy kilkanaście centymetrów. No i dokładność jego była naprawdę zadziwiająca, bo po kilkunastu tygodniach potrafił mierzyć czas dokładnością do kilkudziesięciu sekund. Także jak na owe czasy była to, można powiedzieć, rewolucja. Szczególnie w nawigacji, bo możliwość zabrania miernika czasu ze sobą dawała informację o tym, jak porusza się statek i pozwalała wyznaczyć długość geograficzną. Także było to bardzo ważne, przełomowe odkrycie. Znajdujemy się na dachu Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego w Grudziądzu, a przed nami zegar słoneczny, który właśnie zaczął działać, bo słońce zaświeciło. No, ten zegar ma to do siebie, że nie musimy go nakręcać, ale jesteśmy uzależnieni od tego, czy słońce, które świeci, nie jest za chmurami. Jeżeli nie jest za chmurami, o, przed chwilą nie było, teraz znowu jest, jeżeli nie ma słońca za chmurami, no to cień tego pręta wskazuje nam, która jest godzina. Oczywiście tego czasu nie możemy używać do umawiania się na spotkanie gdzieś, dlatego że ten czas biegnie niejednostajnie. Z powodu tego, że Ziemia nie krąży na orbicie wokół, nie krąży wokół Słońca w sposób jednostajny. Porusza się po orbicie nie kołowej, a po orbicie eliptycznej i porusza się w niektórych miejscach, kiedy jest w perihelium blisko Słońca, bardzo szybko, a potem wolniej, kiedy jest daleko od Słońca. No, w związku z tym ten czas jest dla nas jakby nieużyteczny. Oczywiście w dawnych czasach używano zegarów słonecznych, no i każdy mógł taki zegar mieć nawet podręczny, no ale byliśmy w tym momencie jakby uzależnieni od pogody. Niemniej ten model zegara słonecznego pokazuje nam czas jak najbardziej rzeczywisty, bo związany z ruchem obiegowym Ziemi wokół Słońca. Jest to bardzo naturalna rachuba czasu, która była używana już przez naszych przodków tysiące lat przed naszą erą. Wiek XX to rozwój elektroniki. No i w XX wieku skonstruowano pierwszy zegar kwarcowy. Na początku wieku XX okazało się, że można wykorzystać płytkę kwarcu, do której podłącza się elektrody, zmienne napięcie i ta płytka kwarcu zaczyna drgać. Efekt piezoelektryczny. Dzięki temu można było zbudować już bardzo dokładne zegary kwarcowe. Kilkadziesiąt lat później udało się wykorzystać bardzo precyzyjne urządzenia zwane zegarami atomowymi do mierzenia czasu już z dokładnością do milionowych części sekundy. Takie zegary mają prawo przyspieszyć albo spóźnić się o sekundę raz na kilkanaście milionów lat. Także były to takie już zegary, które wykorzystujemy do dzisiaj. Dzisiaj oczywiście najdokładniejsze zegary to zegary atomowe, ale już budowane troszeczkę w inny sposób. Elektronika jest o wiele bardziej zaawansowana. A poza tym ich wielkość to już nie są wielkie szafy, a miniaturowe konstrukcje, które właściwie gdyby ktoś się uparł, moglibyśmy nosić już na ręku, jako takie zegarki nie kwarcowe, a atomowe, podręczne. Okazało się, że kilku Polaków wpadło na pomysł, aby mierzyć czas nie za pomocą zegarów atomowych, gdzie źródłem sygnału, oscylacji są urządzenia ziemskie, elektroniczne, które są na naszej planecie, ale możemy użyć gwiazd, pulsarów, pozostałości po wybuchach supernowych. Kiedy wybucha gwiazda zwana supernową, to wówczas jej jądro zapada się i tworzy się czarna dziura lub jeżeli nie zapadnie się tak do końca, powstaje pulsar. Gwiazda, która regularnie wysyła impulsy w kierunku Ziemi, jeżeli akurat jest skierowany ten snop, ta wiązka w kierunku naszej planety. Efekt jest taki, że co czasami kilkaset razy na sekundę uzyskujemy taki sygnał, taki bardzo regularny impuls, który możemy wykorzystać do mierzenia czasu. Jeżeli weźmiemy sobie teraz kilka pulsarów, a najlepiej 100, to dokładność wyznaczenia czasu na podstawie tego układu pulsarów byłaby już tak wielka, że zegary atomowe no właściwie można by odłożyć do lamusa. Wydaje mi się, że ważne jest to, aby móc mierzyć czas różnymi sposobami. To jest bezpieczniejsze. Gdyby się zdarzyło tak, że zegary atomowe z jakichś tam powodów ulegają awarii, no to mamy zawsze drugą metodę pomiaru czasu. Mierzenie czasu jest szczególnie istotne, jeżeli chcemy kiedyś polecieć dalej w kosmos do jakichś odległych planet, czy może wysłać próbniki do gwiazd. No musimy po prostu w celach nawigacji astronomicznej znać dokładny czas, aby można było wyliczyć położenie obiektu. Pierwszy zegar pulsarowy zbudowany przez Polaków powstał w Gdańsku na dachu kościoła świętej Katarzyny. Konstruktorami są gdańszczanie oraz
jeden człowiek pochodzący z Torunia, pan Eugeniusz Pazderski, który to pracuje w Centrum Astronomii UMK i on właśnie skonstruował chyba najważniejszy element tego zegara, bo jest nim odbiornik i system radioteleskopów, które mogą śledzić w czasie rzeczywistym, jednocześnie obserwować kilka pulsarów naraz. Dzięki takiemu układowi zliczania impulsów przychodzących od innych gwiazd, pulsarów, no jesteśmy w stanie monitorować chód zegarów takich klasycznych, kwarcowego i zegara atomowego. I poprawki wyznaczane za pomocą obserwacji, za pomocą systemu radioteleskopów, interferometru, mogą nam, właśnie powodują, że ta dokładność takiego całego systemu jest o wiele większa, niż gdyby tych poprawek nie było.